Dzień dobry. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, więc towarzyszy mi lekkie oszołomienie, ale dam radę. Mam nadzieję przynajmniej. Gdybym powiedziała, że nigdy wcześniej nie marzyłam o takiej nominacji, o tej chwili, skłamałabym, bo marzyłam. Zastanawiałam się, czy jest jakakolwiek szansa na to, że ktoś kiedyś dostrzeże tę moją specyficzną działalność na rzecz rozpowszechnienia poprawnej polszczyzny. I okazało się, że jest, bo właśnie to się wydarzyło. Najchętniej swoją radość wyraziłabym w jakimś szaleńczym tańcu, ale myślę, że na to przyjdzie czas później. Ja myślę, że jednak później. Jak vlog, to vlog. O, ale edukacyjny, a nie rozrywkowy. To znaczy taki edukacyjny z przymrużeniem oka. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować moim widzom. Tak, kochani, dziękuję wam za to. Mam nadzieję, że będziecie mieli szansę usłyszeć to, co teraz mówię, ale bardzo wam dziękuję za to, że regularnie oglądacie moje filmy. To niezwykłe, że tak jesteście zainteresowani poprawną polszczyzną i że jesteście tak wrażliwi na kwestie związane z językiem polskim. To jest wielkie. Dziękuję wam też za to, że regularnie wysyłacie mi mnóstwo wiadomości. Te wiadomości są pełne ciepłych słów, a to mnie tak bardzo motywuje do działania, dodaje skrzydeł i uświadamia mi, że to, co robię, ma sens. Dziękuję. Pamiętajcie, że uwielbiam was. Szanowni państwo, jeszcze kilka lat temu, gdybym stała tutaj na tej scenie, panicznie bałabym się, że to pomyłka. Że za chwilę ktoś z organizatorów biegnie na tę scenę i powie: ha! Nieporozumienie, pani Paulino, właściwie to nie chodzi o panią. I w ten sposób, takim myśleniem, wyrządzałam sobie ogromną krzywdę. Dziś wiem, że jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy wyrządzają sobie tak samo tego typu krzywdę. Obecnie staram się zmienić swoją postawę życiową i chciałabym zachęcić tych wszystkich, którzy takim myśleniem się krzywdzą, do pójścia w moje ślady. I aby być wzorem do naśladowania. Nie będę teraz opowiadać, że na tę nominację nie zasłużyłam i jest mnóstwo innych osób, które zasłużyły bardziej. Nie. Ja się do państwa szeroko uśmiechnę i powiem: dziękuję. Ta nominacja to dla mnie zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Dziękuję.